Drodzy widzowie, witajcie. Ja wiem, że bardzo lubicie audycję z Jurkiem Pietrzakiem i często się niecierpliwicie, że jeszcze jej nie ma, albo że jest opublikowana, ale będzie tam dopiero za ileś dni. No ale słuchajcie, no takie są wymogi studia, kiedy tych filmów jest tak dużo. Ale mam dla was dzisiaj nagranie z człowiekiem, którego bardzo lubicie, bardzo go kochacie. Cześć Jurku, witaj. No cześć Zygi, witam słuchacze bardzo serdecznie. No. I zobaczymy, co przyniesie nasze serce. Jurku, są pytania, powiem ci tak, dostałem w zeszłym tygodniu. Ja tak trochę nawoływałem na porannikach, żeby jak macie pytania, to zadawajcie, bo potem piszecie w komentarzach, a to już znowu mija czas i znowu zanim odpowiemy albo zapomnimy. No i pojawiły się pytania, Jurku. Czy zaczniemy od pytań, czy masz na początek coś do powiedzenia innego? Nie, no to zaczniemy od pytań, a później polecimy, jak co będzie. Dobra. Nie mamy tematu jakiegoś takiego. I wiesz co, ja nie wiem, czy te pytania są w takim porządku, jakbyś ty chciał odpowiedzieć, ale ja będę czytał po kolei. I pierwsze pytanie było takie. To napisała Anna. W jaki sposób Ashayana doszła do swojej wiedzy? No więc Ashayana była już przygotowywana od dziecka do tej roli, a więc była dzieckiem indygo i co? I te przekazy, ona dostaje przekazy i z nią jest istota, która jej pomaga też w prowadzeniu tych warsztatów. Oprócz tego ona dostała możliwość czytania z tych CDT dysków, te informacje, które były przekazane 254 tysiące lat temu ludziom anielskim, kiedy tutaj Anunnaki najechali na Ziemię w tym okresie, żeby zabezpieczyć pewne informacje, one były zgromadzone na dyskach. Tam jest 12 dysków i ona ma możliwość czytania z tych dysków poprzez remont, czyli poprzez zdalne widzenie. Zdalny dostęp do tego dysku. W pierwszych, jak była młodą kobietą, to ona była brana na statek też. I ona dostawała te dyski do ręki i uczyła się, w jaki sposób można się z nimi obchodzić, wydobywać te informacje, czytać z tych dysków. Obecnie ona już nie potrzebuje, te dyski są poza ziemią prawdopodobnie i ona ma dostęp z nich do odczytywania. To, co potrzebuje, ona odczytuje z tych dysków. No właśnie, Jurku, bo to było jakby tam kolejne pytanie. Przepraszam, bo wszedłem ci słowo. No słucham. Wiesz, tam było kolejne pytanie, co to są te dyski CDT? Było takie pytanie też. To były właśnie te dyski, to jest technologia pozaziemska, co dana ludziom anielskim. To były najczęściej to są historyczne wydarzenia poprzednie oraz fizyka wielowymiarowa. Jak działa ta fizyka? Tam były to wszystko jest zapisane w ten sposób i ona na swoich warsztatach przekazywała. W książce jest to też przekazane. Tylko, że w książce jest do roku chyba 2002 i potem były dodatki, tak jak ja widziałem u ciebie, jest poszerzone wydawnictwo tak, tej książki. 300 stron więcej. 300 stron więcej, prawdopodobnie to jest dodatek, który gdzieś był od 2000 do 2007 roku, pewne wydarzenia, pewne są zapisane tam. A więc i oprócz tego, jak ona najpierw napisała tę książkę, te dwie książki, my w Polsce mamy trzy książki, plus tą czwartą. I oprócz tego ona robi warsztaty, robiła, robi
No obecnie jest dosyć długa przerwa między tym, co miał być warsztat w zeszłym roku, w grudniu. I od grudnia w ogóle nie ma wiadomości, co nie, jest. Nie mamy żadnej wiadomości, nie, od niej? Tak. Okej, wiesz co, a propos tych płyt CDT, bo tam to był facet, który pytał, nie pamiętam imienia, pytał, co to są płyty CDT i czy to jest prawda, że nie wszystkie płyty zostały odzyskane i że jedna z tych płyt jest w rękach Illuminati. Przez długi okres czasu była. Ona została odzyskana już nie pamiętam, 87, coś w tym została ostatnia odzyskana przez Illuminati. Speaker, tak samo jak Ashayana, w wcześniejszych okresie czasu był Todd. On też miał możliwości dojścia do tych płyt. Mówisz o tym tocie egipskim? Tak. Ta sama istota. Ona też, ze względu na to, że w tym okresie ona brała bioregenezę i była po tej jasnej stronie, także i ona też miała dostęp, ona prowadziła właśnie tą grupę tych ciemnych ludzi w kierunku światła. I on też miał dostęp, ale kiedy został przejęty, ta cała informacja, co on miał, została obrócona przeciwko pozytywnej stronie. Czy przekłamana? Zostało zmanipulowane. I pewne techniki, czyli tam były zawarte, ta fizyka wielowymiarowa tam jest zawarta, a więc tą fizykę można z dwie strony robić, w pozytywnym kierunku, ale oprócz tego można wykorzystać ją w negatywnych stronach. I w tym momencie ta ciemna strona zaczęła wykorzystywać to w negatywnej stronie. Powiedzmy jak, nie. No trochę to już wytłumaczyłeś, bo jakby kolejne pytanie jest takie, czy to są tylko wizje, czy to są może przekazy, a może to była wiedza przekazana bezpośrednio. Trochę powiedziałeś, ale to znaczy, że jak ona była mała, ja bym to chciał tutaj uszczegółowić, to była zabierana fizycznie, tak? Nie w ciele astralnym, tylko fizycznie. No, na początku, jak była mała, była bardzo nękana przez szaraki. Ona była zabierana, ona miała tam rok czy dwa lata, ona była cały czas nękana przez szereg. Następnie została odbita przez Guardian. Oni założyli odpowiednie osłonę do niej, także już szaraki się nie mogły dostać. Ona była niewidoczna dla nich i zaczęto z nią współpracować wtedy. Zaczęto ją powoli i też brano ją na statek. Ale astralnie czy fizycznie? Z tego, co ona mówi, były fizyczne i astralne podróże. A więc w czasie nocy statek przychodził, brał ją, on wylatywał na 3-4 godziny i ją potem z powrotem wracali do sypialni. Później były już mieszane, były i astralne, i fizyczne. Obecnie, jak z tego, co ona prowadziła te warsztaty, to oprócz jej był asystent, czyli istota, którą niewiele ludzi widziało. Jeżeli ktoś miał otwartą wizję na inny, jak gdyby, wymiar, to tą istotę mógł zobaczyć. Ona z nią normalnie komunikowała się. A więc to były przekazy jak bezpośrednie. Oprócz tego, jak ona pracowała w domu, to ona dostawała, tak jak mówi, że ona dostawała jak gdyby plik informacji i później ona musiała to rozkodować. Tą informację. To mówisz o informacjach, które przychodziły do jej umysłu. Tak. Ona dostawała, mówi, że to było coś takiego jak zip file.
przechodziło. Tak, tak. Mhm. Bardzo skondensowana informacja to przychodziła. I ona później pracowała nad tym i z asystentem, ona była, to była jak female istota, która pomagała jej. Tym wszystkim obok. Czyli jak felini, czyli jak koty. Skotowaty, tak? Nie. Czyli żeńska. Rozumiem. Female, okej. Okay. Na imię chyba miała Machi, czy w tym jakoś tak to imię było. Ona kiedyś powiedziała, kto to jest. Wiesz, tam było też pytanie, ja sobie go nie zapisałem, czy Ashayana mieszka w Stanach Zjednoczonych? No to jest oczywiste, że mieszka. Czy to jest prawda, że w Arizonie? Czy my coś wiemy na ten temat? A więc ona pochodzi z okręgu New Jersey, z tego okręgu gdzieś tam pochodzi, New Jersey. Pensylwania, chyba Pensylwania była, tam się ona urodziła. Następnie ona później ona dostała polecenie kupna miejsca w Colorado, gdzie był Voltex. Boulder chyba, Boulder, Colorado. Ja nie wiem dokładnie, w którym miejscu, bo ona nigdy nie tak, Boulder, bo ja przeczytałem na początku książki zaraz, wiesz, Boulder, Colorado. Boulder, Colorado, a więc tam dostała to polecenie kupienia tego domu. Ona mówi, że nie miała pieniędzy, nie miała kredytu, nie miała a te opiekunowie mówi, pójdź, my wszystko załatwimy. I nie wiem, jak dostała to, tylko z tym, że ona to wynajmuje. Ona to czyli zabezpieczone jest i wynajęte przez odpowiednich ludzi to miejsce, czyli oni spłacają to, czyli te. Następnym takim miejscem był na Florydzie, to jest Tampa? Siesta Beach, gdzie się znajduje ten Stargate Number 2. A to miejsce jest, mi teraz wyszło z głowy, to jest niedaleko tego, Sarasota. Sarasota, Floryda. I to jest też jest dosyć takie miejsce, gdzie opiekunowie polecili jej, żeby kupiła właśnie to miejsce, ten dom. On był w tym czasie wolny i ona to kupiła. W tym miejscu ona zrobiła jak gdyby takie sanktuarium. No pokażę, to jest właśnie ta Siesta Beach. Siesta Beach znajduje się tam Stargate Number 2, to jest jedno z najważniejszych miejsc kontroli. Oprócz tego podczas tej zatopienia, czyli tego kataklizmu na Atlantydy, to tam były olbrzymie kryształy. I te kryształy zostały rozsadzone. Siesta Beach jest olbrzymia plaża z takim piaskiem, bardzo białym, krystalicznym piaskiem. Jak cukier, tak. Tak, jest jedno, bardzo, ja spędziłem chyba 3 czy 4 dni na tej... Jest charakterystyczny, bo jak po nim chodzisz, to on tak jakby śpiewał, ten piasek. Taki, no jest taki dźwięk. Niesamowite, tak. Niesamowite miejsce. Ona mówi to, że to są część tych kryształów, które były, one pękły, one się rozpadły się w takie piasek. Jurku, czy ktoś jeszcze na Ziemi potwierdza wiedzę Ashayany? Bo to jest ogromna wiedza, potężna wiedza. I pytanie było takie od, tu z kolei od
to był Jerzy, też twój imiennik. No i czy też są inni prorocy, czy też inni ludzie, tacy sensytywni, którzy mówią podobną historię jak Aszajana? No więc obecnie znajduję olbrzymią ilość ludzi, którzy bardzo podobnie mówią. Też się pokrywa z naukowcami. Pewne rzeczy się bardzo pokrywają, co Aszajana mówi na temat fizyki wielowymiarowej, bo my tutaj na Ziemi normalnie my studiujemy tą fizykę newtonowską. Tą płaską fizykę. Płaską, tak, jednowymiarową prawie. Jednowymiarową, płaską. A więc ona też musi wchodzić w tą fizykę wielowymiarową, w jaki sposób connecting musi być połączona. Oprócz tego historyczne wydarzenia. Historyczne wydarzenia można powiązać, jest bardzo dużo, nawet jeżeli przeglądamy Biblię, jest potwierdzenie. Obecnie masę ludzi wchodzi w hipnozę, gdzie szukają pewnych rzeczy, która też powiedzmy nawet w 80% potwierdza to, co Aszajana mówi. A więc jest dosyć dużo potwierdzeń tego. Kto z Aszajaną jest, Aszajana jest mówcą, czyli tym speakerem, czyli kto jest pierwszym i są jeszcze dwie osoby, które powinny no być. No właśnie, Jurek, powiedz coś więcej o tym. Dlaczego jest aż trzech? Bo ludzie mało o tym wiedzą, że Aszajana jest tym pierwszym mówcą i oprócz tego jest trzech i to chodzi o co? O uwiarygodnienie? O co tu chodzi? Tu chodzi o asystę i uwiarygodnienie przekazu, żeby nie były podłączane. A znamy tych pozostałych dwóch? Był drugim mówcą był jej mąż, Dean, a trzecia to była kobieta, już nie pamiętam jej imienia, ale jest kobietą. I co? W roku 2012 bo oni reprezentowali dwie różne, czyli Aszajana bardziej reprezentowała te 12 nici, czyli powiedzmy tą grupę opiekunów. Czyli Dean reprezentował grupę, która bierze tu biorogenezę. A więc już z uszkodzonym DNA, ale biorącą biorogenezę współpracującą razem, współpracujących. Oni powinni razem trzymać tą energię tego, ten dysk, jak jest nazwany. I co? W 2012 roku to się rozpadło. O. I to połączenie, czyli ten agreement, on się rozpadł. Czyli co reprezentował mąż Aszajany. Tak. I wtedy dochodzi do tego, do rozpadu małżeństwa. Oni są rozwiedzieni. Tak, mąż przejmuje nadzór nad tymi dyskami, czyli nie nad dyskami, tylko nad pracą, którą ona zrobiła, czyli bo wszystkie jej nagrania z tych warsztatów były nagrywane na dyskach. I mąż przejmuje to wszystko. Potem w sądzie jest rozdzielenie, to obecnie nie wiem jaka jest sytuacja, ale ona dąży do tego, żeby to z powrotem wróciło pod jej kontrolę. A więc to wszystko się rozpadło, czyli to jest taka sama sytuacja się dzieje jak 2000 lat temu, kiedy Joshua 12 i Joshua 9 był. To było razem połączenie, to też miało razem być tak samo współpraca. I w pewnym momencie Joshua 9 odszedł od tej współpracy, no i został Joshua 12, który to wszystko nie zostało do końca w 100% wykonane. Ukończone. Ukończone. Obecnie jest taka sama sytuacja, że ta energetycznie sprawa nie jest w 100% dokończona. To zaczyna się wszystko sypać.
Czy to znaczy, że jej mąż, ja nie pamiętam, jak on miał na imię, że jej mąż działa publicznie też? Nie, ja nie widziałem. On miał chyba dwa wywiady zrobione, ale nie działa już publicznie, nie działa w ten sposób, bo on już nie ma tych przekazów takich. On nie dostawał tych przekazów. Mhm. On potem od siebie to, co czuł, mówił. Rozumiem, rozumiem. I on w pewnym momencie powiedział, że no jest jak jest, każdy, nie, nic to jest bardziej z góry pociągane i oni są bardziej, mają jak gdyby, no w jakiś sposób. Oni są narzędziami tylko. Powiedzmy, że tak. Takim, bo tak samo Ashayana, ona dostaje przekazy, czyli te przekazy, ona nic od siebie nie dodaje. A więc to, co jest, a więc no... Jurku, a czy są jeszcze inni oprócz tych trzech, których wymieniłeś, czyli Ashayana, jej mąż i ta jeszcze trzecia osoba, która ma możliwość czytania dysków CDT, czy są jeszcze inni, którzy, czy masz taką wiedzę, że są inni, którzy potwierdzają to, inni, nie wiem, albo nauka, czy potwierdza te rzeczy? To znaczy, jeżeli się wejdzie, na pierwsze pytanie, ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał oprócz tego dostęp do tej wiedzy, kto był przekazywany, że ta wiedza jest przekazywana do publiczności, na zewnątrz. Teraz, czy to są potwierdzenia? Jest. Jest dużo potwierdzeń, jeżeli się zacznie studiować i patrzeć troszeczkę z oddala i szukać te puzzle, wtedy te puzzle, powiedzmy, łatwiej jest poustawiać z puzzlami, co Ashayana przekazała. Bo najpierw tak ja miałem inne zupełnie puzzle. Do mnie dochodziły różne inne informacje. Dopiero kiedy zacząłem widzieć to Ashayana, Ashayana jak gdyby mi pozwoliła bardziej ustawić te puzzle, zrozumieć tak. To całość, co się tutaj dzieje, jak to się stało, jakie są i wtedy jest możliwość, powiedzmy, bardziej widzieć, w którym kierunku to może pójść. Wiesz co, to jest dobra sugestia twoja, żeby zrobić taką perspektywę, oddalić się i popatrzeć na to jak na obraz, nie? I wiesz, zobaczysz wtedy, że tu ci to pasuje, tu ci też pasuje, gdzieś po środku czegoś brakuje i szukać dalej. Ty mi przed nagraniem mi pokazywałeś takie obrazy, też jednego z ludzi, który mówi podobne rzeczy. Ja już zapomniałem nazwiska tego człowieka. O kogo chodziło? Jednym z takich było dla mnie, powiedzmy, Kościół mówił, że Jezus był poczęty z Maryi, która była dziewicą. Jak to było możliwe? To mi bardzo dużo czasu zajmowało, żeby to w jakiś sobie uzmysłowić, żeby to powiązać z tym wszystkim. Tak, jak do tego dojść? Jak do tego dojść, bo Kościół mówi to, czy zupełnie kłamie, czy jest tam prawda, czy no jak to jest, no mówi, że ojciec jest w niebie. I dopiero kiedy interview znalazłem u Kerry Cassidy, to było Eddie Page. Okej, okay, Eddie Page. Ja może pokażę ten... To są wycinki, to jest chyba on tam miał chyba 12 takich epizodów u Kerry Cassidy. I na tych pierwszych opisał o sobie, kim jest, jak to się wszystko stało. Aha. I tak, zaczęło się od tego, że on był w wojsku, to był w Wietnamie, on latał na helikopterze, on był pilotem helikoptera
I ten w pewnym momencie oni ewakuowali żołnierzy, którzy zostali tam mocno napięci przez Wietnamczyków i trzeba było ich wyciągnąć stamtąd. Oni tam polecieli kilkoma helikopterami i jego helikopter został no po prostu uderzony i strącony. On musiał lądować tam. Jego pilot, kto był, on został zabity, a on wyskoczył z tego helikoptera, wziął ten karabin maszynowy, który był tam zamontowany i żeby osłonić pozostałe helikoptery mogły odlecieć, to on z tym no całą tą taśmę wystrzelił i żeby przykryć ogniem, żeby te pozostałe helikoptery mogły wylecieć, ale on został potem trafiony i bardzo mocno ranny. Z tego, co on pamięta, z tego wszystkiego, to on się schował w takim spróchniałym drzewie i tam w to wszedł, żeby go nie znaleźli. Okay. I on mówi, że umarł tam, że umarł. Dopiero potem się obudził na statku. Okej. Okay. Na statku kosmicznym. Na statku kosmicznym się obudził. Jurku, podlinkujemy, bo ja znalazłem jego historię na stronie internetowej, tak? Damy link do tego. Ja tylko tą stronę pokażę, ale rozmawiajmy dalej. Co się z nim stało? Dobrze, możemy przejść na wizję normalną. Tak, ja tutaj taką znalazłem stronę, gdzie jest... On jest dosyć aktywny, nie to jest ma on. Tego... Pokaż, możliwe, że to jest on. On jest aktywny ze względu... To nie jest on. To jest co innego. No ta sama historia, został znaleziony na polu ryżowym w Wietnamie, tak. Potem się obudził na statku i stwierdził, tak, że ma pochodzenie inne niż ludzkie. Tak, zgadza się. Na tym statku go doprowadzili do tego, że do życia, że ożył, że go na wyleczyli go prawie zupełnie. Przez chyba tam było tydzień czy 10 dni. No i potem go wyrzucono 500 kilometrów od tego miejsca. O, wow. Tylko że nie miał pamięci. Mhm. Jak go znaleziono, mu wyczyszczono pamięć. Mhm. A więc jak go znaleziono, zaraz, wiesz, zaopiekowano się nim i wszystko, ale bardzo ostrożnie zabezpieczono nim, zawsze była ochrona, a on był w odpowiedniej klatce trzymany. Wow. A więc ktoś ale coś tam wie. To znaleźli go Wietnamczycy czy Amerykanie? Amerykanie go znaleźli. Mhm. I teraz on w pewnym okresie został posądzony o to, że on zdradził, że zaczął współpracować z Wietnamczykami i został oskarżony i dostał court martial, gdzie mu groziło kara śmierci w tym okresie. Tam. No i ta cała sprawa, to dokumenty są tam, a więc to jest, to nie jest coś takiego błahego, że ktoś coś tam powie. Ale to jest sprawa w sądzie i to jest poważna sprawa. Tak, ja znalazłem informację o tym, że badali go Niemcy i stwierdzili, że ma nietypowy stan narządów wewnętrznych i nienormalną grupę krwi. Opinia medyczna była taka, nie jest pochodzenia ludzkiego. No. No i on po tym wszystkim został uniewinniony. A więc wszystko zostało No jak on wrócił, on potem zaczął bardziej szukać, co jest, przypominać sobie i tego. I w końcu sobie przypomina swoje pierwsze dzieciństwo, że był taki okres w okresie świąt Bożego Narodzenia, miał tam 3 lata, czy 2, 3, 4 lata, że zjeżdżali się i tam było 33 dzieci, zjeżdżało się razem. 33 różnych dziewczynki i chłopcy.
I to trwało przez chyba kilka lat i później to wszystko się ten. No i ale nie, później, nie wie po co były te spotkania, te zjazdy. W tym okresie on nie miał. Nie miał pamięci. On obecnie to już ma dokładnie. Mhm. Dokładnie wie, po co to było, co to było robione. No i później on się dowiedział, że rzeczywiście jego matka. On potem szukał to, kiedy i on to robił dużą investigation, szukał. Śledztwo. Ona nie mogła mieć dzieci. Mhm. Ona miała wycięte jajniki czy coś w tym rodzaju. Ale zaszła w ciążę. Mhm. W jaki sposób? Tak było, że ona chodziła do pracy przez jakiś tam las, tam było chyba 5 kilometrów i w pewnym okresie ona traciła czas, że znaleziono ją po 3 dniach. Mm-hmm. Ona nie pamięta tego wszystkiego, ale kiedy poszła do lekarza i lekarz zobaczył, że ona jest w ciąży, no to w ogóle wiesz, tak. Szczena mu opadła i no mm-hmm. nie wiem, no jest w ciąży, no to co zrobić? No tak. I ona potem urodziła to dziecko i to był właśnie Eddie. Mhm. Ale bardzo szybko to dziecko zostało oddane innej rodzinie, która w ogóle wychowywała. Mhm. Mhm. A więc tutaj było w ten sposób. To mi przypomina historię Putina. No, możliwe, nie wiem tak. Jak ten. Obecnie on też pamięta jego... dwójka braci, on nazywa ich braćmi. To jest Daniel i ten. Deni i miałem gdzieś zapisane. Jego. Mike. Mike i Deni. Mike i Deni to był rok dokładnie to był June. Czyli to był lipiec trzeci, to musiało być 2 lipca wieczorem po południu, czy coś 47 roku. Mm-hmm. To był ten wypadek w Roswell. W Roswell. Wtedy Plejadan szyb z Plejad szyb tutaj przyleciał, żeby rzucić matkę, która ma dwójkę bliźniąt. Ten szyb został, czyli ten, to jest trójkątny, jak triangle szyb. Trójkątny statek. To jest Plejad, on trochę inaczej wygląda. I on został zaatakowany przez trójkę trzech, czyli 3 latające spotki. Aha. Przez szaraki on został zaatakowany po to, żeby nie doszło do zrzucenia tutaj do tej matki z dwoma bliźniakami. No i doszło do pojedynku. Mhm. A więc ten Plejadan szyb zestrzelił. On został zestrzelony. Nie, on zestrzelił te dwa latające spotki. Okej. Okay. Jeden z latających spotków, co się rozbił w Roswell, co to słynne. Tak. To jest jeden z nich, drugi tam gdzie indziej był, a trzeci uciekł. Poszedł w przestrzeń i uciekł ten trzeci. Tak to Eddie Page mówi o tym. No i ten szyb, ten Plejad szyb zrzucił i to było w New Jersey, gdzieś w regionie New Jersey. I tam się właśnie też narodził się Michael and Dania. Mm-hmm. A więc to jest, a w sumie takich zrzutów, takich dzieci jest 33. Mm-hmm. Były zrzucone. W jaki sposób one powstawały? One powstawały w ten sposób, że była brana jajko z kobiet. Ono było w jakiś sposób zapłodnione poza
Majko mówi, że to ojciec jest Jahwe. A więc w jaki sposób DNA, czy w jaki sposób było przekazywane tutaj. I oni później, było wprowadzone do kobiet i one potem, i to były też odpowiednio dobrane kobiety, bo musiały być odpowiednio DNA, żeby mogły one ten płód przeżyć i kobieta musiała, żeby to nie były jakieś duże różnice w tym. I najczęściej to był, ten płód dochodził do 6 miesięcy i one rodziły gdzieś w okolicach 6, po 6 miesiącach. Mm-hmm. Czyli były dużo wcześniej dojrzewał ten płód i wtedy te dzieci były rodzone. A więc to były już hybrydy. Mm-hmm. I teraz na podstawie tego mi uświadomiło to, że powiedzmy Joshua 11 czy Joshua 9, on mógł też być w ten sposób stworzony. Mm-hmm. Bo tam się mówi o tym, wyraźnie się mówi, że ojciec jest w niebie, że matka była dziewicą, a więc nie miała, a więc musiała być zapłodniona sztucznie. A więc tu się wszystko zgadza. Tu mamy dokumenty. To czekaj, to teraz, bo żebyśmy tego Ediego Page'a zakończyli, bo mówiliśmy o nim chwilę. Czy mamy taką wiedzę, że Eddie Page też przekazywał informacje, które są spójne z informacjami Ashayany? Coś potwierdzał? Nie. To znaczy, w ten sposób można powiedzieć, że Eddie Page przekazuje te informacje od strony bioregenezy. O, rozumiem. Mhm. Czyli jak my popatrzymy od Joshua 9, od strony plejad. Tych uszkodzonych nici DNA. Jest uszkodzonej nici DNA. Mm-hmm. O tak, to się wszystko zgadza. To, co on mówi, to by się to potwierdzało. Mm-hmm. Ta linia by się potwierdzała o tym. Mm-hmm. Tak. Bo on nadal mówi o nikt nie mówi, w tych kręgach nikt nie mówi o Joshua 12. No właśnie. Który tu zszedł i tylko z tych kręgów jest Ashayana mówi o tym. Mhm. Bo ja nigdzie w innych nie spotkałem coś takiego, że Joshua 12 jest. Tylko, że jak się złoży te wszystkie puzzle razem, to ten Joshua 12 bardzo ładnie pasuje w to miejsca brakujące. Tak, no teraz widzisz, mam taki obraz, czyli Joshua 12, Joshua 9 i jeszcze ktoś tam, chyba Miriam, tak? A więc jest trójka avatars. Mhm. Jest jednym z tym, jest siedem avatars z wymiaru siódmego poziomu. Z poziomu siódmego poziomu, dziewiątego poziomu i dwunastego poziomu. Ten siódmy poziom to jest, jak mu tam, to jest powiązany z Egiptem. Okej. Okay. To jest Akhenaten. 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 I tutaj, i to jest, to też jest cała... W tym okresie też i Mojżesz powstał. Mhm. A więc Akhenaten jest, tak samo był stworzony, tutaj został sprowadzony. Mojżesz jest też w ten sam sposób, że został, czyli jest powiązanie spoza ziemi. Jest tym przedstawicielem, ma. I jak teraz jest w tym okresie, w okresie 1947-48, na Ziemię zeszło 33 istoty powiązane z plejadami tutaj.
Ja nie wiem, czy oni nie mogą tworzyć, nawet nie mogą mieć dzieci. Prawdopodobnie, nie wiem tego dokładnie, jeżeli mają dzieci, mogą tworzyć hybrydy tutaj. A wiemy, wiemy, które to są plejady, bo no, tych plejady to jest mnóstwo. Nie wiemy tego. Nie wiem, to jest, wiesz, to by trzeba było bardziej z Edim porozmawiać, czy by się zgodził na to. Ciekawe, czy dostalibyśmy, gdybyśmy zapytali Tajgetan, czy byśmy dostali jakieś informacje od nich. No to jest ciekawe też, nie? Właśnie na ten temat. Wiesz co, ja zapytam Darka, żeby takie pytanie zadali. Czy potrafimy zlokalizować, którzy to byli? Którzy to byli, co? Wiem, że Eddie Page dostał trochę za ten wywiad, mu się oberwał. Że za dużo powiedział i nie powinien tego mówić. On był jak gdyby taki rebelian. Aha. Ze względu na to jedno co, on nie powinien iść do wojska. On nie miał iść do wojska. On się przeciwstawił swojemu ojcu w niebie. On też nie powinien zrobić tego wywiadu z Kerry Cassidy. On też się przeciwstawił ojcu. Tak, on miał działać na zapleczu, jakby. To miało być zupełnie inaczej. On ma kontakt ze swoimi tam, częściowo z tymi siostrami i braćmi, ale nie ze wszystkimi. Dobrze, Jurku, mam jeszcze dwa pytania i pewnie też będziemy je rozwijali. Wiesz, tak zupełnie inny gatunek pytań. Czy coś wiemy o ludziach tła w związku z przekazami Ashayany? Czy oni tam też występują, a może pod inną nazwą, ale jakby podobna teoria, że to są ludzie, którzy nie są prawdziwi i występują tu na ziemi, tak mówi ta teoria, tylko jako aktorzy, jako tło, jak w teatrze statyści. No więc ona też o tym mówi, tam też są wyjaśnienia właśnie, jak to do tego dochodzi. Są to hybrydy, to jest hybrydyzacja. Hybrydyzacja jest od dawna, od 250 tysięcy lat temu, a zwłaszcza od 210 tysięcy lat temu, kiedy Nephilim zostało przejęte i zaczęło wchodzić, to już były trzy grupy, byli ludzie anielscy, Nephilim i trzecia grupa to była powiązana z Anunnakami. I to cały czas idzie hybrydyzacja, aż do tego w obecnym czasie jest tak, że są już tworzone klony. Klon ludzki może być stworzony z ciała, tylko że on nie ma duszy. No właśnie o tym mowa w tej teorii, że... Teraz jest możliwość wejścia, powiedzmy, istoty pozaziemskiej albo w jakiś sposób kontrolowania tego ciała. Tam są dosyć duże problemy zachodzą ze względu na to, że te ciała, te istoty są bardzo zimne, nie mają emocji. Jest problem ich nauczenia tego. Tam jest całe szkoły, są uczenia sztucznej emocji. Dlatego powiedzmy w pewnym momencie, kiedy jest pogrzeb, oni się śmieją, ale masz płakać, okej, i zaraz płaczą. Do tego stopnia. To wiesz co, opowiem ci ciekawą historię, ja ci tego nie mówiłem wcześniej, więc to będzie niespodzianka dla ciebie. Rozmawiałem wczoraj z moją przyjaciółką, która słuchała kiedyś, jak ja czytałem książkę o ludziach tła i zadzwoniła do mnie wczoraj, bo jej partner dzwoni do niej do domu i mówi, słuchaj, coś słyszała u tego Zygiego o ludziach tła, a wiesz, ja tutaj teraz jestem w pracy i patrzę na skrzyżowanie i stoi tam czterech ludzi i stoją i patrzą w telefony, a ona mówi, no ale co takiego wielkiego, no stoją. No tak, ale to jest skrzyżowanie, światła się zmieniają, a oni stoją na tych światłach, stoją. Ale no to co, no mają prawo, ale oni stoją już 3 godziny. No więc,
Więc on wrócił do domu za godzinę i mówi, wiesz co, oni dalej stoją. A ponieważ oni mieli okno na to skrzyżowanie, no to ona wygląda i mówi, no faktycznie, stoją. Więc trochę podirytowana poszła na dół, żeby dotknąć czy spojrzeć im w oczy. No i to było trzech mężczyzn i jedna kobieta, którzy stali, patrzyli w telefony. No i obejrzeli się tylko na nią, zimno tak spojrzeli, co ona chce. No i dalej stali na tym chodniku, na skrzyżowaniu, jakby czekając na światło. Na sygnał. I ja sobie pomyślałem, no może faktycznie, ludzie tła. No to jest to, ludzie tła, to są hybrydy. Hybrydy, które czyli są próby. Jest dużo prób nieudanych. Są próby właśnie tego typu, gdzie w pewnym one się gubią. Część tych hybryd jest podłączonych po sztuczną inteligencję, bo to też je będzie to wpływać. No to są już zupełnie, to są ludzkie skafandry. Tak, tak. Które nie mają w ogóle żadnej emocji, nie mają energii życiowej w środku, tak jak normalni ludzie, gdzie normalni ludzie mają to energetyczne, ciała energetyczne, oprócz mają duszę. Mhm. Dusza, która schodzi powiedzmy nad duszy, ona się dzieli na 12 dusz tutaj i w różnym okresie te dusze reakarnują się tutaj. Mhm. Czyli nawet nie one schodzą na ziemi. Reinkarnacja jest dlatego, że nasze ciała są uszkodzone. Tak. I my nie możemy się wznieść. A więc my dostajemy możliwość z powrotem reinkarnacji, z powrotem powrotu do ciała, żeby uzyskać tą możliwość wzniesienia się na wyższy A oni poziom. Nie reinkarnują, no bo nie mają jak reinkarnować, nie tak. mają duszy. Po prostu są tutaj umieszczani jako hybrydy. Tak. Mhm. Mhm. No to tego jest, oprócz tego tu są hybrydy, już te wcześniejsze hybrydy, gdzie jest mieszanka ludzi, bo my mamy też olbrzymią zamieszanie tutaj, mamy hybrydyzację dużo, dużo wcześniejszą, ale my mamy naszą energię energetycznie, my mamy nadal przewagę i my jesteśmy jako ludzie z domieszkiem obcej energii, obcej rasy. Oprócz tego tu są jeszcze hybrydy, które mają bardziej większą domieszkę obcej rasy i ludzi. No i trzecia grupa to jest właśnie to są hybrydy, gdzie mają ludzkie ciała, ale nic więcej nie mają. Mhm. Oprócz tego jeszcze są wyjątkowe to ich jest niewielu, którzy są na kluczowych stanowiskach. Powiedzmy jak Schwab czy inni, gdzie mają właśnie takie kluczowe stanowiska, gdzie pociągają, gdzie oni mają, rządzą. Co jest to, że oni mają bardzo mocno rozwiniętą telepatię i jest łatwo nimi rządzić. Oni nie mają tej emocji, mm-hmm. oni nie są, nie mają empatii, ale mają, czyli rasy pozaludzkie, pozaziemskie, mają olbrzymi wpływ na nich, żeby nimi kierować. Mm-hmm. Mm-hmm. Oni są specjalnie po prostu... Jak myślisz, jaka jest ich rola tutaj na tym świecie? Co oni mają zrobić dla nas? Dla nas, no. To znaczy, to też jest... Nie, obojętnie, czy w sensie pozytywnym, czy negatywnym, ale jaką mają rolę? To znaczy, tak jak powiedziałeś, dla nas, czyli dla kogo? My musimy tu też zawsze pamiętać o tym, że na Ziemi jest kilka różnych ras. No powiedzmy dla ludzi anielskich. Że my mamy ludzie anielscy, mamy tę grupę, która bierze biorogenezę, która jest bardzo też rozbita obecnie. Mm-hmm. No i mamy tą grupę, która już przyszła do tej upadła. Jak najbardziej zamiesza.
teraz, że co mają, co oni mają do ziemi? Oni chcą przejąć tą ziemię dla swoich. Ale teraz, czekaj, teraz mówisz o tych ludziach tła? Ale oni nie mają jakby ani wolnej woli, oni to są tylko awatarowie. Oni pracują dla obcych. Obcy tutaj, oni chcą przejąć tą ziemię już od dawna. I nie jest tak łatwo przejąć ziemię ze względu na to, że jak długo na ziemi są ludzie anielscy, oni są opiekunowie, oni są jak ludzie anielscy są jak gdyby wmontowani tą ziemię. To jest jakby naturalny, my jesteśmy jakby naturalnym obiegiem tej ziemi. My byliśmy tutaj po to, żeby ją zabezpieczyć. I nadal zabezpieczamy ją naszymi polami energetycznymi, naszą informacją, naszym tym kreacją, mocą kreacji. Kreacji i tak dalej. Bo wiesz co, bo jakby ja wywnioskowałem z tych teorii, które czytałem na temat tych ludzi tła, że oni oprócz takiej roli zapełnienia naszego świata, no że jest nas dużo, wiesz, to, że to chodziło o tą przeciwwagę, że wywołane to zostało sztucznie, żebyśmy my myśleli, że jest przeludnienie, że ta ziemia jest, wiesz, taka znękana taką ilością ludzi i tak dalej, a że to zrobione zostało sztucznie. To jakby jeden powód, a drugi, to co czytałem, to taki, że oni obniżają nasze wibracje poprzez to, że oni nie mają tej empatii, czyli to, że ich jest tak dużo, to powoduje, że ludzie anielscy mają też obniżone wibracje i ludzie z biorogenezy mają obniżone wibracje. No to by się zgadzało. No nie wiem, czy żeby zaludnić. Tu chodzi o prowadzenie, powiedzmy, wojen i a więc można tworzyć specjalne wojsko, które... O, tego nie brałem pod uwagę. Na hybrydach. Takim był Genghis Khan. A więc tam olbrzymie wojsko prowadził, które no nie wiadomo skąd powstało i jak, w jaki sposób on mógł zdobyć całą Azję. Słuchaj, to mi dało dużo do myślenia, dlatego że w tej chwili w kilku krajach w Europie, ale w Polsce bardzo mocno nawołuje się do wstąpienia do wojska i sporo osób idzie na to. Czy to mogą być, ci ludzie, którzy są przeznaczeni tam na to? To znaczy, tu chodzi o granie na ludzkich emocjach. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi anielskich, ludzi pozytywnych ciągnąć do wojska, żeby niby my bronimy nasz kraj, my mamy prawo do obrony i tak dalej, ale to nie jest to. My będziemy walczyć po tej negatywnej stronie i będziemy oddawać krew, będziemy dla negatywnej strony. A więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie wchodzić właśnie do takich nawoływań. Z tego, co słyszę tu w Stanach, jest masę uchodźców, młodych ludzi i oni giną. Oni gdzieś wchodzą, nie wiadomo gdzie, co jest i gdzie jest. Z tego, co słyszę, to oni wchodzą w bazy podziemne, gdzie są przygotowywani do walki. To nie wiadomo z kim, ale są przygotowani, są przygotowywani pod wpływem narkotyku, pod wpływem pewnych influencji, a więc tak zwane wojsko, powiedzmy, specjalne, gdzie trening jest bardzo specjalny. A ci ludzie, którzy tu przychodzą, młodzi ludzie, oni, kto o nich zadba, kto o nich się upomni? Nie wiadomo skąd oni są, a więc to jest jeden taki aspekt emigracji tutaj w Stanach, nawiązywanie do Stanów, do młodych ludzi, żeby jak najbardziej tutaj je przyjąć. Oprócz tego jest klonowanie ludzi. W podziemnych bazach jest klonowanie ludzi, są specjalnie do tego dobierane klony, dużo mocniejsze, dużo silniejsze i dużo sprawniejsze.
które są kontrolowane przez telepatię. Tak, Jurku. I Tomasz, powiem Ci, że jestem trochę przerażony tym, zresztą Ty też dostajesz te SMS-y, te alarmowe, ilością dzieci, która ginie w Stanach. My dostajemy tylko z Teksasu tutaj, nawet z okolic bardziej, ale jeśli pójdziesz do jakiegokolwiek Walmartu, no to tam zobaczysz tablicę z zaginionymi aktualnie, ostatnio, nie? To są przerażające ilości. Podobno około 300 tysięcy dzieci rocznie przepada bez wieści. Tutaj w Stanach Zjednoczonych. Tu w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego miejsca, gdzie są wojny, tam jest tysiące, dziesiątki tysięcy dzieci ginie. I one są potem przerzucane do różnych... na różne cele. Na różne cele, tak. Jurku, ja mam jeszcze ostatnie pytanie, chociaż Ty na początku już trochę powiedziałeś. No, pytanie było od trzech osób. Co z Ashrayaną, dlaczego milczy i czy coś wiemy? No, powiedzmy to. No więc przez długi okres czasu jest warsztat robiony prawie że przez 7 lat. I on powinien być już ukończony 5 lat temu. I to wszystko się przedłuża w zależności od tego, co się dzieje na Ziemi. A więc opiekunowie mówią w ten sposób. Jeżeli my możemy coś pomóc tutaj, to wtedy organizujemy ten warsztat, robimy tą energię, schodzi tu i coś robi, jeżeli jest większość ludzi jest w to wmieszana. Jeżeli jest mała ilość i to ma być cicho zrobione, to oni też to cicho robią, a więc jestem. Jeżeli nic nie ma, nie mogą nic zrobić, a tylko mają straszyć ludzi, oni nie straszą. Oni nic negatywnego nie chcą powiedzieć, bo czyli, to jeszcze bardziej... Czyli w tym milczeniu nie ma nic złego tak naprawdę, po prostu nie... W tym nie ma nic złego, nie ma to, że no... Jest zastój, czyli te siły razem w jakiś sposób przepychają się. Nie ma tego, albo, że... Tak, jedna... albo negocjują, albo walczą, albo się układają. Tak. Jurku, czy mamy coś jeszcze do dodania dzisiaj? Nie wiem, masz jeszcze coś do pytania? Nie, pytania wyczerpałem. Ja ci powiem tak, ponieważ ja w Polsce miałem jedną z książek Ashrayany. I ona gdzieś tam jest na strychu pewnie urodziny, bo jak wyjeżdżałem, to nie mogłem tego zabrać. To teraz, kiedy dostałem książki Ashrayany, ja ich już mam no, prawie komplet, bo nie komplet, ale prawie. No to też pojawią się dodatkowe pytania do Ciebie. Dobrze. Ale na razie dzisiaj wyczerpałem. Ja chcę pokazać takie wesołe ten. Dobra. Bo nad Stanami przeleciał balon. I ten balon dopiero został zestrzelony nad oceanem. Tu mamy pilota, który ma balon. Okej. Ale dla mnie to jest po prostu, wiesz, nałożone, to nie jest aktualne. To nie jest namalowane na samolocie, to było nałożone na obrazek. Nałożone na to, ale to jest taki joke zrobiony, że wiesz. Ale fajny. Ma zestrzelonego balona i dwa latające spotki. Następne jest takie było pytanie na temat Mojżesza. Okej. Dam ludziom do zastanowienia, dlaczego Mojżesz ma rogi? To jest Michał Anioł, rzeźba Michała Anioła i tu jest z rogami. Tu jest malowidło i też niby dostaje te 10 przykazów od Boga, od swojego ojca z nieba. I też ma jakieś tam rogi. Czy ci artyści wiedzieli o czymś? No właśnie. Co słuchacze myślą na ten temat? No właśnie, to jest ciekawe. Być może, że ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat albo gdzieś coś przeczytał. To dajcie nam znać. Dobra, teraz wrócę na wizję. To jest ciekawe. Ja ci dopowiem tylko, że w
Wczoraj dostałem też dwa filmy. Jeden od naszej znajomej, przyjaciółki, tutaj San Antonio, kiedy filmowała z balkonu obiekt i wiesz, kiedy ona mi ten film wysłała, kiedy go powiększyłem, to było widać, że to nie jest żaden samolot, to jest UFO, które się porusza w taki sposób wężykiem. A drugi dostałem też od znajomej, która sfilmowała samolot stojący, to co, tak jak ja widziałem ten samolot i sfilmowali to, więc ja wrzuciłem to na YouTube i obydwa YouTube mi zablokował. Coś jest na rzeczy. Obydwa są zablokowane. Wiesz, są, co oni chcą robić, bo to już od dawna się mówi na ten temat, na fałszywe lądowanie, fałszywe pojawienie się Boga, fałszywe wyjście Jezusa, czyli to na niebie wyświetlanie tych zdjęć i tak dalej. I to są właśnie prawdopodobne projekcje do tego, do treningu, w jaki sposób to można to robić. Czyli, myślisz, że ten samolot to była taka projekcja, hologram? Tak, projekcja, hologram. Bo to ciekawe. Wiesz co, ja te wideo obrobię, bo ja jestem zażarty i ja te wideo tak obrobię, że oni mi go nie wykryją i pokażę je, bo to było bardzo ciekawe. Jeżeli to nagrałeś, jeżeli to można było, czyli zatrzymanie się, mieć punkt i wtedy nagrywać przez dłuższy okres. Tak, jest punkt, bo jest słup i ktoś, wiesz, filmuje ten samolot i widać, że on stoi nad tym słupem. Są samoloty, które mogą lądować pionowo. Nie, to wiesz, to był Airbus, to był, wiesz, tego typu, nie? Wiem, że jak tutaj czasami przejeżdżam koło San Antonio, tam jest olbrzymie lotnisko tych transportowców. Tak. One bardzo wolno lądują, one mają te rozpięte skrzydła dosyć dużo, ale one bardzo wolno podchodzą. I można mieć złudzenie wtedy. Oni mogą lądować na takich terenach bardzo, bardzo... Ale to tylko przy założeniu, że widzisz, jest daleka. Natomiast jeśli on leci nad twoją głową, no to już nie da się tego tak wytłumaczyć. Nie, to są wkładki, to są pokazy. Holograficzne. Holograficzne. To może być pokaz przeznaczony tylko dla jednej osoby, na przykład. To nie jest dla jednej, to są testy. Dla mnie to są testy robione. Okej. Okay. Żeby przygotować. Czyli później można w tym momencie przygotować inne, bo jeżeli będzie, powiedzmy, fałszywe lądowanie, oni muszą skalibrować to wszystko, żeby razem to zrobić. No teraz nie zrobią Jezusa, ci nie pokażą na tym, a więc co robią? Pokazują samolot. Wtedy jest mniej ludzi widzi to. To nie jest to po to, żeby ludzie to zobaczyli, ale to żeby test. To ukryć ten test. Tak. Jurku, ja ci bardzo dziękuję, ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze chcę do widzów. Słuchajcie, kochani widzowie, napiszcie, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. No i jeśli macie pytania, to tak jak dzisiaj, to było super, bo napisaliście w ciągu tygodnia no i mieliśmy z Jurkiem materiał. Więc jeśli macie pytania, to napiszcie od razu. Nie czekajcie do kolejnego odcinka, tylko zapytajcie Jurka albo mnie, ale Jurek ma większą wiedzę w tym temacie, a my spróbujemy na te pytania odpowiedzieć. Jurku, ty w końcu robisz ten swój kanał, bo powiem ci, że pod filmami ostatnimi pytają, a Jurek to ma kanał? No, jak mi pomożesz, to zrobimy. Pomogę. To robimy. Słuchajcie, to tam się na Jurka kanale zmieszczą, znajdą się wszystkie filmy, które z nim nagrałem. Prawdopodobnie od Zygfryda też, jeśli Zygfryd na to pozwoli. Więc będziecie mieli wszystko zebrane w jednym. No i tam się będą pojawiały wszystkie materiały Jurka. Obiecuję, pomogę. Dobrze, dzięki. Fajno. No i dziękuję słuchaczom, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.